Dlaczego Polacy nie kupują centrów handlowych? Retail parki to najbardziej dynamicznie rozwijający się segment centrów handlowych w Unii Europejskiej. W Polsce mamy w tym momencie zbudowanych i funkcjonujących ponad 300 retail parków, i kolejne 300 jest w fazie przygotowawczej. Ponad 70% retail parków znajduje się w rękach zagranicznych funduszy inwestycyjnych. Nie powinno nas to dziwić, dlatego że Rentowność tego typu projektów w Unii Europejskiej to średnio 5,5%, a w Niemczech 4%. Podczas gdy w Polsce rentowność to 7,5% do 8%, czyli retail parki w Polsce są dwa razy bardziej rentowne niż w Unii Europejskiej i w Niemczech. Co, co można powiedzieć o przyszłości? Fundusze inwestycyjne doskonale wiedzą, jak rozwija się rynek i przewidują wzrost wartości, wzrost wartości tych projektów w Polsce, tak jak to było w wielu innych krajach. To ogromna strata, że jest bardzo niewiele inicjatyw inwestycyjnych opartych na RIT parkach w Polsce. Mamy zaledwie kilka podmiotów, które w tym momencie są zainteresowane tego typu inwestycjami. Co oznacza tak duża różnica w rentowności pomiędzy Polską a Średnią Unii Europejskiej. Oznacza to, że wręcz gwarantowany jest w przyszłości, w najbliższych dwóch, trzech latach, wzrost wartości projektów handlowych. Jest to ogromna szansa dla polskiego kapitału na inwestycje w centra handlowe.